pan mnie, przewodniczącej komisji rewizyjnej, że urządzam jaźle. A co pan przed chwilą zrobił? No panie wójcie, prosimy o zachowanie porządku. Nic więcej. Proszę dokończyć. Nie, pani przewodnicząca, no bo tu jest zdjęcia, fotografie, to jest po prostu domniemanie, że te osoby, które tu w protokole się podpisały i stwierdziły, że nie zrobią żadnych usterek, podpisały się pod nieprawdę. Tu jest dokument na to potwierdzający, że nie było żadnych usterek 16 listopada 2012 roku. I to jest dla pani dowód. Jeżeli ma pani dowód, że tak nie było, to proszę go przedstawić. Proszę państwa, odróżnijmy dwie rzeczy. Stan boiska, czy proszę go prawie, czy nam się podoba, czy nie, na pewno budzi wiele wątpliwości. Zarosły chwasty, leżą jakieś betony, tylko proszę państwa, nie obwiniajmy za to firmy, która zrobiła to, co miała zrobić. I jest na to stosowny dowód. Tak jak pan wójt powiedział, ma pani dowód, że było inaczej, to proszę go przedstawić, a nie mielić w kółko tego samego. Panie przewodniczący, ja przepraszam, czy pan skarbnik miał udzielony głos? O to pani chodziło, czy nie, pani chodzi mi o to, bo tu cały czas zarzucane jest komisji rewizyjnej, że my próbujemy udowodnić komuś kłamstwo. Nieprawda. To nie jest w ten sposób, radni nie odbierajcie. My staramy się zwrócić uwagę na coś, co jest po prostu źle wykonywane w naszej firmie. Weźmy, nie chcę tutaj dzisiaj przykładu Bogdanów. Będziemy mieć też zdjęcia, zobaczycie, jak jest odebrana ta inwestycja. To jest po prostu, ludzie, mieszkańcy się z nas śmieją. Śmieją się, jak to wszystko wygląda. Także ja nie próbuję tu nikomu zarzucać kłamstwa czy oszustwa, absolutnie. Tylko chcę pomóc. Jako komisja rewizyjna chcemy pomóc. Jeżeli naprawdę byłaby wykonana ta dokumentacja fotograficzna, nie byłoby dzisiejszej awantury. Tylko byśmy, świadków. Oczywiście byśmy porównali. Ale panie wójcie, my nie staramy się panu udowadniać, że pan coś źle robi. Naprawdę, niech pan to zrozumie. My chcemy po prostu pomóc jako radni, jako rada. Chcemy po prostu zwrócić, może dla pana mało istotne szczegóły, ale to są szczegóły, które bolą mieszkańców, bo oni tam codziennie są, przechodzą i widzą. I mówią, co wy tam robicie, jak wy to odbieracie i tak dalej. Po prostu zwracajmy większą uwagę na to, co robimy, jako my wszyscy, jako mieszkańcy tej gminy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan wójt... Bez komentarza. Bez komentarza do tych trzech punktów, które właśnie... Znaczy ja się wypowiedziałem, pani przewodnicząca, właśnie tych wniosków. Natomiast uchwała jest chyba... Nie znam treści, ale za chwilę pani przeczyta. Ja tylko na koniec powiem tyle, że no potwierdzę to, co mówiłem kilkanaście razy. Wnioski dla mnie nie są wiążące i komisja rewizyjna nie może mi nakazywać ich wykonania. Żeby nie było tak, proszę państwa, i uwaga, co powiem. Państwo zdecydujcie, czy kierować ten wniosek do, czy nie, nie, bo żeby nie było tak, że dzisiaj państwo przyjmiecie ten wniosek, a potem komisja rewizyjna zarzuci mi, że ja tego wniosku nie złożyłem. Bo trzeba rozumieć słowo wniosek. Ja nie muszę tego zrobić. I rada też nie. Tyle, żeby była pełna świadomość. Zanim będzie uchwała. To w takim razie ja proponuję, skoro żeby przyspieszyć temat, składam wniosek o wykreślenie tych trzech wniosków. Trzech punktów. Jeden, trzy, sześć. I teraz proszę o przegłosowanie. Proszę bardzo, przegłosujmy te trzy punkty. O wykreślenie. Czy kto jest za wykreśleniem tych trzech punktów? Proszę bardzo. Pięć osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? To jest raz za tym, żeby pozostało. Trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? 6, tak? Tak, i 3. I 3 wstrzymujące.
Proszę Państwa, jeśli wolno, proszę Państwa, jak znaleźć ten wniosek dotyczący skierowania skargi do regionalnej izby? Kto ma to zrobić? Nie z artykułu 60, cytowali się Pani Przewodniczącej, tylko Pani chciałaby się posłużyć właśnie nie swoim nazwiskiem, tylko jest Pani osobą publiczną, funkcjonariuszem publicznym i ma Pani taki obowiązek i prawo. I to na Pani spoczywa ten obowiązek, ponieważ jest taki w tym statucie. Jeżeli w wyniku działalności członkowej powstało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przewodniczący komisji rewizyjnej bezpośrednio, czyli Pani w imieniu Rady, przepraszam, komisji kieruje wniosek do odpowiednich organów, a jeżeli Pani a nie wójt oczywiście. Jeżeli by... Poza tym chciałbym Państwu powiedzieć, że każdy może złożyć wniosek do... Osoba fizyczna, każda może złożyć wniosek, skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zbadanie określonego tematu. A Pani Przewodnicząca ma szczególne zdolności i rozwiązania w składaniu skarg, także na pewno Pani nie będzie to nowością. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze przy okazji, jak jestem przy głosie, bo Pani tutaj Przewodnicząca mówi o mieleniu. Przepraszam, kto miele? Naprawdę, jeżeli Komisja Rewizyjna kontroluje... Ale Panie Sekretarzu, skończmy ten temat już, bo na Pana nie skończymy. Pytanie. Proszę, ale ja byłam pierwsza. Ja tylko zadam pytanie. Panie wójcie, ale ja byłam pierwsza. Przepraszam bardzo. Proszę. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia uzasadnienia wniosku formalnego. Więc albo stawiamy wniosek, albo nie ma dyskusji. Wniosek musi postawić radny, ale ja tylko zwracam uwagę, ale to, że jest podjęta znowu, ale mamy zostawić wcześniej. Proszę, właśnie dlatego mówimy proszę, o działalności Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo, ja mam tylko, pragnę Państwu uświadomić, bo jest to przegłosowane. Słyszeliście Państwo, Pani Przewodnicząca przed chwilą użyła sformułowania, że była taka uchwała. Tak? W odniesieniu do licznika. I teraz też jest taka uchwała odnośnie skierowania do RIO. I pytanie, kto tą uchwałę ma wydobyć? No już przewodniczący komisji rewizyjnej to zrobi. No po co panie wójcie? Setki razy. Proszę pana, proszę pana. Niech pan będzie konsekwentny, niech pan myśli. Niech pan przeczyta wniosek, niech pan przeczyta zakonę treść uchwały. Tylko problem jest taki, że pan nie czyta. Ale powiedzieliście sami, że to ma przewodniczący. Nie, proszę pana, wniosek się pozostał. Wniosek pozostał i za chwilę będzie podejmowana uchwała odnośnie przyjęcia protokołu. I uchwała podejmuje wniosek, który nie jest dla mnie wiążący. A czy dla państwa jest wiążący? Odpowiedzcie sobie państwo. I za jakiś czas pani przewodnicząca powie, że była uchwała. Nie ma na ten moment uchwały zobowiązującej do złożenia wniosku. Więc ja tylko jeszcze raz chciałam przypomnieć koleżance siedzącego co na ten matersu, że właśnie dlatego między innymi padł wniosek o odwołanie pani przewodniczącej. Ja rozumiem pana, no bo rzeczywiście ta skarga, to też wiesz, że pan był sam w tej skargi pisał. I to należy w kompetencji przewodniczących, skoro to przechodzi, a potem jest dyskusja, więc po co nam statut, po co my tu w ogóle pracujemy? To dotyczy pana wójta, nie pani przewodniczący temat. Nie? Niech pani między czyta, innymi, uchwale będzie zapisane. Zebrę, nie każdy sobie dyskutuje, jak przepraszam, było głosowanie, nie ma wniosku formalnego, nie mamy już o czym głosować. Proszę panią, uchwale no, będzie zapisane. Wykonanie powierza się wójtowi. A ja mu pan nie zrozumiał, co ja mówię. Proszę napisać uchwałę, wykonanie tego wniosku powierza się komisji rewizyjnej. Uchwała jeszcze nie była. Ale wniosek był przegłosowany. Nie, no, to jest proszę.
I proszę bardzo, uchwaleni zostanie zapis, że zobowiązujemy komisję rewizyjną do złożenia, jeżeli ma takie życzenie. Ale nikt takiego wniosku jeszcze nie podał. Jeszcze to może padać. Więc ja oficjalnie mówię, proszę bardzo. Nie przewodnicząca komisji rewizyjnej, jeżeli komisja rewizyjna. Wniosek musi być. Przewodniczący proponuje zmianę w treści uchwały ostatecznej, którą za chwilę będziecie Państwo przyjmować, wpisanie, że wykonanie tej uchwały w zakresie wniosku do RIO powierza się komisji rewizyjnej. Tylko ja nie wiem, czy to wojewoda nie uchyli takiej uchwały. No po co się zajmować absolutnie? To nie jest to absolutnie tak, ale proszę Państwa, skierować do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa Wam odpowie to samo, co ja usiłuję Wam wytłumaczyć przez ile miesięcy. Pozostanie to jest wraz z wyjaśnianiami, to jest wniosek i to nie jest zobowiązanie. To nie po prostu wisiało powietrze. Pani nie rzuca się. Przede wszystkim z artykułu 67 wynika, żeby pani ma obowiązek jako przewodnicząca. Ale znowu jest pyskówka. Pytanie, odpowiedź, proszę. A nie. Proszę bardzo, niech pani przewodnicząca przeczyta uchwałę. Nie ma wniosku, proszę o przeczytanie. Proszę, głosujcie. Proszę przeczytać. Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Urzędu Gminy Wola Krzysztofowska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu gminy Wola Krzysztofowska, Rada Gminy Wola Krzysztofowska uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej dnia 18 lipca, 16 i 19 sierpnia 2013 roku kontroli w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie punkt 1. Realizacji uchwał Rady Gminy, Zarządu Wójta Gminy, skargi wniosków mieszkańców za pierwsze półrocze 2013 roku. Punkt 2. Realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku kadencji. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz wyjaśnieniami wójta gminy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem zdjęcia. Proszę bardzo, głosowanie. Ja Cię poproszę przeprowadzić. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Kto się wstrzymał? Cztery. I teraz proszę 10 minut przerwy. Ilu tak widzi, to też się śpieszy. Przechodzimy do punktu następnego, czyli piątego, w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2013 rok. I poproszę pana skarbnika. Proszę Państwa, pierwsza uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Tutaj zmiany określają załączniki do uchwały, natomiast najbardziej obrazowo jest to opisane w uzasadnieniu. I tak, proszę Państwa, zwiększenia w planie dochodów dotyczą wpływu z różnych dochodów odszkodowania z tytułu szkody w Gminnym Ośrodku Kultury. Tutaj, proszę Państwa, Gminny Ośrodek Kultury dostał odszkodowanie z tytułu zalania szatni
i ta kwota ponad 12 390 zł. W związku z tym, że my będziemy przeprowadzali postępowanie w tym zakresie i ten remont prowadzili, te pieniądze zostały przekazane do naszego budżetu. 12 390 zł. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poraj. 130 600 zł. Tutaj mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że mieliśmy w budżecie 299 400 na to zadanie i z góry, jak nie było wiadomo, że to będzie za mało, dlatego że kosztorys opiewał na ponad 550 tysięcy. Po przetargu okazało się, że ta cena to jest około 419 76,92 grosze. W związku z tym musimy dołożyć tych pieniążków na 430 tysięcy, bo prawdopodobnie będzie tam jeszcze inspektor nadzoru, być może wyjdą jakieś drobne poprawki. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne, zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy 69 tysięcy zł. Tutaj na komisji budżetu i częściowo oświatowej był ten temat dyskutowany. Proszę Państwa, ja tylko powiem, że nasz dotychczasowy samochód Ford Transit był zakupiony w 2002 roku. Cena niego była około 103 560. Na dzisiaj przejechał 343 227 km i można powiedzieć, że jest skrajnie wyeksploatowany, przerdzewiały i tak dalej. I tutaj w związku z tym, że mamy dużo wyjazdów i do Łodzi, i dalekich, i do Piotrkowa, tym samochodem z uwagi na koszty, powiem jeszcze, że średnie zużycie paliwa to było 10 litrów na 100 km, więc kolejne remonty i tak dalej, po prostu nie da się tym dalej jeździć. W związku z tym, że referat gospodarki czy referat wodociągów i kanalizacji też ma potrzeby transportowe, bo tam ostatnio słyszę, że są problemy z Citroenem, to przez jakiś czas, bo w tym roku raczej trudno będzie pieniędzy uzbierać, służyłby jeszcze temu referatowi. Natomiast tutaj jest propozycja zakupu samochodu, powiem tak, siedmiomiejscowego, osobowego i to jest, no, bym tak powiedział, typu Orlando, co nie znaczy, że to się na Orlando skończy, dlatego że my musimy ogłosić przetarg i zapisać pewne parametry samochodu, czego oczekujemy, natomiast zgłosić się mogą różni tutaj dostawcy, byle to spełniało te parametry. Proszę Państwa, problem jest taki, że te 95% jazd to jest tutaj głównie jeżdżą pracownicy. Jest problem komisji rewizyjnej, ale w tym siedmioosobowym aucie powinna się ta komisja rewizyjna, czy budżetu, czy jakaś inna zmieścić. Może to nie będą jakieś komfortowe warunki, jak w komforcie było, ale da się to przeżyć. Natomiast jeśli będzie chodziło o większe wyjazdy, czy większe ilości osób i tak dalej, można po prostu ostatnio, żeśmy zrobili, taki samochód zwyczajnie wynająć, ostatnio doręczna, było to za zwykłe 300 zł, nie ponosimy żadnych kosztów i tak dalej, tylko samą tą opłatę. Także ten samochód pozwoli, no, w 95% tutaj załatwić zapotrzebowanie gminy. Poza tym jeszcze taka jakby oszczędność, że niekoniecznie do jazdy tym samochodem zawsze trzeba czy używać kierowcy, który, no, konkretnie pana Tomka, który ma inne zadania, a jazda Fordem zawsze go od tych zadań odrywała. Tutaj był pracownik, który wyraził jakby zgodę, będzie mógł tym autem po prostu pojechać. Także powiedziałem, auto typu, mówię, czy no, siedmioosobowe, w cenie to do 69 tysięcy, tak jak to w budżecie jest zapisane, z instalacją gazową
i po prostu ogłosimy przetarg, jeśli tutaj Państwo wyrażą zgodę i wtedy kto się zgłosi, po prostu spełnić te warunki, to auto zostanie zakupione. Tak jak powiedziałem, Ford już się do urzędu gminy nie nadaje ze względu na bieg, przebieg i jego stan techniczny. Dalej mamy, proszę Państwa, zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne. Tutaj jakby na tą drogę w Poraju to 130 600 zł. Pewne jakby oszczędności były poczynione na zadaniach inwestycyjnych, czy niektóre nie będą zrealizowane. I tak dokończenie rewitalizacji centrum miejscowości Bogdanów 3600 tam się zrzeszowało. To zmniejszymy. Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowości Ważniewice 95 tysięcy, było w budżecie 100 tysięcy, zostawimy 5 tysięcy. Plany są takie, że w przyszłym roku tą inwestycję byśmy rozpoczęli, ewentualnie w tym roku zrobić aktualizację kosztorysów, bo one są tylko pół roku ważne. I budowa obwodów oświetlenia ulicznego było 110 tysięcy. Po przetargu tam wyszło mniej, także 12 tysięcy tutaj z tego zostaje. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększenia w planie wydatków bieżących dotyczą zakup usług remontowych, remont pomieszczeń siatki w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. A więc te przekazane pieniążki przez KOK wejdą na nasze dochody, ale jednocześnie zostaną one ujęte po stronie wydatków. I proszę Państwa, jakby no, uchwała dotyczy tylko i wyłącznie tego wątku, że przyszłe pieniądze wprowadzamy po dochodach i również po wydatkach na remont tych pomieszczeń szatni. I dalej mamy zmniejszenie w planie wydatków bieżących dotyczą opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 69 tysięcy. I to są pieniążki, a więc wzięły się stąd, że mieliśmy zaplanowane na opłaty na rzecz ochrony środowiska i dotychczas płaciliśmy dwie raty w ciągu roku. Teraz się okazało, że przepisy się zmieniły i to, co mieliśmy zapłacić w tym roku, tą drugą ratę, zapłacimy ją dopiero w przyszłym. Stąd tam się zresztowało około 81 tysięcy, natomiast na dzisiaj to 69 tysięcy na ten samochód. I zakup usług remontowych, tu też zmniejszamy o 20 tysięcy. Tutaj miała być remont czy pomieszczeń, tak w piwnicach budynku Urzędu Gminy, pomieszczeń, które służą obronie cywilnej. I te 20 tysięcy plus 12 z oświetlenia ulicznego plus 95 z Ważniewic, 3600 z Bogdanowa, to daje nam to 136. Dalej mamy, proszę Państwa, zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6050 na paragraf 6059 z uwagi na udział środków unijnych w zadaniach inwestycyjnych. Takie, można powiedzieć, pewne doprecyzowanie, bo uważaliśmy, że jeśli to są na ten moment nasze pieniądze, bo taka jest rzeczywistość, no to zero. Natomiast jak dadzą później z Urzędu Marszałkowskiego, no to z dziewiątką. Natomiast po rozmowach z Regionalną Izbą wyszło, że jeśli jest jakikolwiek udział pieniędzy unijnych, to te nasze od początku są z tą dziewiątką. I tutaj przy tej pierwszej kropce jest zdanie modernizacja i wyposażenie domów ludowych w Glinie, Woli Roczyckiej i Laskach 877 985. I to jest moja prośba, bo tam w tym zadaniu również mamy to 430 tysięcy tego kredytu na refinansowanie. To ten kredyt z kolei musi być z końcówką 8. To bym tu dopisał w nawiasie. W tym kwota 430 tysięcy zmienia się na paragraf 6058. A więc będzie 6059 kwota 447 985 i 6058 430 tysięcy. I te pozostałe to z zera na dziewiątkę, bo tutaj wszedł jeszcze ten kredyt na refinansowanie. Więc tylko w tym planie, w tym kwota 430 tysięcy zmienia się na paragraf 6058.
a kwota 447,985 na paragraf 6059. A resztę tak jak jest tu napisane. Z paragrafu 6050 na paragraf 6059. Bo tutaj mamy udział tych pieniędzy unijnych w tym zadaniu, w tych zadaniach i dlatego tak to musi być. To jest tylko zmiana po prostu taka no, kosmetyczna w tych naszych papierach. I budżet po zmianach dochody 37 933 182 i 38 groszy. Dochody bieżące 35 157 436 62. Dochody majątkowe 2 772 945 76 groszy. I wydatki 42 172 499,62 groszy. Bieżących 31 773 038 64 i majątkowej 10 399 460 i 98. Także i to tyle, jeśli chodzi o tę uchwałę. Tutaj w kolejnych załącznikach, w załączniku numer 1 mamy wprowadzone te dochody 12 390, w załączniku numer 2 są wszystkie wydatki scharakteryzowane. No i tutaj oczywiście o te 430 tysięcy zajdzie zmiana, bo pojawi się ósemka z tą końcówką. I również w załączniku numer 3 są wymienione zadania inwestycyjne, które te zmiany dotyczą. I tutaj też w tym paragrafie 921.09 w rozdziale też pojawi się ósemka z tym 430 tysiącami. Także proszę Państwa, tak wygląda uchwała budżetowa. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Tak zapytał, wiadomo, ta droga w Parawie jest potrzebna, tylko chodzi mi o to, jaka jest długość tej drogi, znaczy od tego się, znaczy dobrze, nie wiem, tam kilometr, dwa, trzy, nie wiem, że jest. 1800 metrów. Nie, nie, około 1900 coś albo 2,0. Około 2 kilometrów. Dziękuję. Natomiast oczywiście to jest szacunkowo, bo tam się. Znaczy jest w papierach, bo tutaj był wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przypominam, że na tą drogę dostaliśmy 110 400 zł właśnie tego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i tam precyzyjnie to jest około 2 km. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, faktycznie podróżując tym pojazdem marki Ford naszym, chciałbym zauważyć jego eksploatację, zużycie. Zakup jak najbardziej uważam za zasadny. Tylko tak prośba moja, ewentualnie Państwa radnych, myślę, też się przyczynicie, że jeżeli będzie ogłaszany ten przetarg, specyfikacja, a dążenie tutaj w kierunku Chevroleta Orlando, który no, samochodem jest dość dobrym, firma nie jest zła, moje obawy budzi tamte, jest on na benzynę i ta instalacja za złotówkę, czyli listwa bardzo dobre, to tym autem się jeździ, nie wie się, co to jest instalacja gazowa. Natomiast jeśli zamontują zamienniki dużo gorsze, to naprawdę będą nas bardzo drogo kosztować i później będziemy wszyscy narzekać. Sam osobiście montowałem, firma oczywiście za złotówkę poleca jak najtańsze zamienniki, a jeżeli się zacznie od wtrysku, powiedzmy tej firmy Hamia, która jest polecana od odpowiednio dobrany reduktor, te główne parametry, to wówczas automatycznie nie wiemy, czy jedziemy na gazie, nic się nie ma prawa dziać. To tylko Pana zwrócić należy uwagę na wtryski, reduktor jakiej będzie firmy przy montażu tej instalacji. Jaki jest reduktor, jaka jest listwa wtryskowa, czy to jest listwa cała na czterech wtryskach, a najlepiej pojedynczy wtrysk, żeby był. I mówię, firma Hanna lub droższa. Będziemy to brać pod uwagę przy określeniu parametrów. Wtedy naprawdę, bo tutaj wszystko nam zależy, żeby tych pieniążków w budżecie zostało jak najwięcej. Lepiej dziurka zapłacić nawet. Tak. To znaczy tak, na pewno panie radny, będziemy tutaj się posilać oczywiście fachowcami przy opracowaniu specyfikacji odnośnie tamtych parametrów poszczególnych urządzeń i no, będziemy, że tak powiem, no, poważnie do tego podchodzić, żeby tam nie było jakieś wciśnięte jakichś podzespół
Kierski, czy Fiński. Ja rozumiem, panie wójcie, tylko numer, ci fachowcy są różni. Na bazie nie tylko moim, ale wielu innych użytkowników poprawne wykonanie instalacji, bardzo dokładne, profesjonalne, z dobrych komponentów będzie słyszał o tym, że to będzie instalacja, która chodzi o będzie długie lata i tam się nic nie dzieje. Bo tutaj no, ta cena za tą złotóweczkę jest taka, z tą gwiazdeczką, co to za instalacja? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam jedno pytanie, jeśli można się do osobą, później będę miał jeszcze kolejne rzeczy. My na cudem na komisji mówili, żeśmy o jednym samochodzie. W tej chwili dochodzi nam jeszcze po prostu tej Citroen. Znaczy, na ten moment jest naprawiany. Naprawiany, dlatego ten Ford będzie służył jeszcze w tym referacie. Nie no, tak, ale takie słowa do ustawnika właśnie odnośnie Citroena, bo myśmy znali sytuację tego Sokola. Niektórzy się teoretycznie nie da wyremontować i ten samochód miał być następnie za tego Sokola. W tej chwili okazuje się, że dwa samochody w referacie. Jeden jest, panie radny, w referacie wodociągów i kanalizacji. Jeden samochód kwalifikuje się do totalnej likwidacji. Nie. Czyli to jest, uciekła mi nazwa, Sobor tak zwany. I w związku z tym, w referacie tym brakuje samochodu. Natomiast inne są sprawne, no ale no, w trakcie eksploatacji wiadomo, jakieś tam remonty są wykonywane, nie są w najlepszej kondycji, dlatego ten nasz port, który jeszcze jeździ, chyba pojeździ, dlatego ze względu na tego Sobola będzie przekazany do referatu wodociągu. Nie, bo to już pan wysłała ci drogę. Naprawiany jest. Tak się zbiegło, że akurat się poszło. Także dzisiaj zmarł. Proszę pana radnego. Ustępuję, widziałem, że koleżanka była przede mną. Proszę pana. Niech będzie taka kolejka. Może zwrócę się tutaj do pani przewodnicząca budżetu.